Dzień dobry, z przepięknej Filadelfii wita Państwa Kamila Chmielowiec. 2 października odbędzie się 75. Parada Puławskiego. Piąta aleja znowu będzie należeć do nas. Relacje zobaczycie w naszym programie. Biały czerwonej gorączki, ciąg dalszy, podziwiajcie Państwo z nami. Dzień dobry, ze studia TV Ameryka wita Państwa Sylwia Ptak. Już za chwilę przeniesiemy się na 5. Aleję na Manhattan, gdzie odbędzie się Parada Puławskiego. Wraz z Alicją Bombas, Magdaleną Kurkowską będziemy relacjonować to największe polonijne wydarzenie. Zapraszamy do oglądania. Programy TV Ameryka można oglądać na internecie, Baksie Roku oraz na stronie Super Expressu. It's just another one. Every ethnic group has contributed to New York's culture and America's culture. Our cuisine, our religions, our culture. They've all helped expand democracy. And if you take a look, there's an awful lot of people who've come from Poland over the centuries who've really made New York and America what it is. And without the Poles, or you can say that about many other groups as well, we would not be the most wonderful place in the world. So I'm just thrilled to be here, thrilled to be invited, always deliver good weather and can't wait to dance a little bit. Thank you. W sprawie reklam proszę dzwonić na numer podany na dole ekranu. Już wkrótce w TV Ameryka będziecie Państwo mogli oglądać ciekawe wydarzenia polonijne, które będziemy relacjonować ze stanu New Jersey, Nowy Jork i Pensylwania. Mamy nadzieję, że Państwo bardzo dobrze bawili się z nami na Paradzie Puławskiego 2010, tu na 5. Alei na Manhattanie. Mamy również nadzieję, że zobaczymy się znowu za rok. Dla Telewizji Ameryka, Sylwia Ptak, Alicja Bombas i Magdalena Kurkowska. Zapraszamy za rok. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za wzięcie udziału w naszej 73. Parady Puławskiego.